Będziemy grali przeciwko potworom. Ta, która wie, kościej, no zobaczymy. Albo może być to w ogóle jakaś inna talia reliktów. On zaczyna, a my mamy bardzo mocną rękę. Zarodniki mogą się przydać jak najbardziej. Widłogon raczej nie. O, miazga jest bardzo dobra na... Gdyby się okazało, że gra ta, która wie, to będzie to nasz cel. Nitral jest w porządku. Dobór naturalny raczej nie. I mamy naprawdę dobrą rękę. Możemy rzucić na początek trolla. Choć, wiecie co? Ja chyba zagram Nitrala. No bo chciałbym zbić mu te nekery. Tak sobie zróbmy. A teraz zagram już Ciri z Oneiromancji. Okej, on rzucił teraz larwy. No bardzo mocno. Bardzo mocny przeciwnik. Ale my sobie zbijmy. Zagrajmy Oneiromancję i zagramy sobie Ciri. Ale szkoda, że nie mamy Igerna na ręce. To jest troszeczkę szkoda. Ale przebijamy go, dostaniemy nadal jedną kartę. Więc teoretycznie może być naprawdę dla nas... No może być dobra ta runda dla mnie. Okej, on rzucił Uczennicę Wiedźmy. My też możemy sobie rzucić tą Uczennicę Wiedźmy. I oczywiście będę... Postaram się zbić ją, tą Uczennicę. Ale nie wiem, czy to wypali. Okej, on rzuca Kuchtę. A... Czy Kuchta daje mu sabat? Daje mu idealnie sabat. O kurczę. W porządku. My sobie możemy zagrać pakt. Tak, żebyśmy nadal mieli... dominację. Okej. Okay. No mocno przeciwnik gra. My sobie weźmiemy tym pasożytem. Wbijmy tą Uczennicę Wiedźmy. Uderzmy sobie na przykład tutaj. I... sobie zostawmy na razie jak jest. Ale następnie już jestem zmuszony... O! Następnie mogę dorzucić Uczennicę Wiedźmy, to będę miał 4 punkty naturę. I o, to mi się bardzo opłaca. Już sabat nam się odpali, fajnie. Tak też zróbmy. Oczywiście bijemy po najwyższych jednostkach. No i sabat już jest. Także teraz będziemy bardzo duże punkty wykręcali. Przeciwnik spasował. Przeciwnik spasował. Mi się wydaje, że chyba najlepiej będzie mi zarodniki chyba wyrzucić. A nie, czekaj, jeszcze tu mamy Maxi. Najbardziej mi się opłaca Maxi, żeby zobaczyć, co my tu mamy. Bestie dostaniemy. Bestie i Sirocco i nic poza tym. Więc ja sobie przetasuję to. Wiewiórę mogę dać na sam dół. No i dobra, wygraliśmy na równych kartach, więc oczywiście nie ma innej opcji niż przyciśnięcie naszego przeciwnika w tej rundzie. Fajnie, gdybym dostał Keltulisa, Igerna. Zawsze możemy wyciągnąć sobie z tej romancji, choć wolałbym mieć jednak normalnie te karty. Mamy Ozreala. Jeśli chodzi o Ozreala, jest spoko, bo możemy zjeść jego... Jak on ma Gekkein czy Garkain? Jakoś tak. Zarodniki. Zarodniki też są właściwie ok. Choć z drugiej strony wymieńmy. A no i mamy Sirocco. Co zrobić? Ja
ja bym chyba spasował. Chyba wybiorę jednak kartę. Tak, wybierzmy sobie kartę. Będziemy mieć podwójne ostatnie słowo i przewagę jednej karty. No i to jest akurat spoko dla mnie. Przeciwnik... W dodatku też tak właśnie myślę o tym, że on może grać Kościeja z tym liderem. No a Kościej w krótkiej rundzie jest bardzo dobry, a w długiej znowu... No czasem przeciwnik może nie mieć miejsca na stole, co jest dla mnie bardzo dobre. Choć z drugiej strony on i tak będzie miał tym miejscem, bo będziemy mu tym Keltulisem zbijać wszystkie jednostki. Powoli. Okej, mamy Keltulisa, mamy Igerna i Adrenalinę mamy. Tylko czy wszystko dobraliśmy? No możemy z tej romancji wyciągnąć dalej bestię. Widłogon. Widłogon akurat, kurczę, mógłby być dobry w tym. Ale... Zobaczmy. Okej, mamy Widłogona, zostawiamy. Tak jest już w porządku. Przeciwnik zaczyna z larw. Okej. Skoro on zaczyna z larw, to ja sobie zacznę z Keltulisa. Nie Sigerna. Keltulis. Bardzo ładnie. Damy sobie tutaj zasłonę. No i będziemy palić jego larwę. No i na razie wygląda to bardzo dobrze. Mogę sobie dalej dorzucić na przykład pa... Aj, Sirocco, dobra. Sirocco, ja pierdolę. Rzućmy te barciowe widziadło. Z onej romancji teraz sobie bestie wyciągnę. Niech już rosną te jednostki jak najszybciej. No bo tu będzie duży teraz problem. Jeśli już nie mamy Keltulisa, no to... To przegramy to. Raczej. Rzuca Bruksę. No ale kolego, ja mam zasłonę. Wiesz o tym? No chyba, że rzuca po prostu, żeby mieć pokrzepienie. Rzućmy tą Oneiromancję. No jest okej. Ja mogę teraz rzucić Igerna już. Bez problemu. Albo... Właśnie, bo on rzuca jeszcze takie karty, więc ja sobie rzucę teraz trolla. Żeby mi nie zginęła żadna karta. Rzućmy tego trolla. No i... Kolego, mamy dalej przewagę. Mamy przewagę i mamy... kartę. No może, kurczę, jednak mi się uda. On zagrywa Karantira. Akurat na Karantira... Patrz, co tutaj mam. Bez problemu. Na kolejnego Kościeja? Patrz, co tutaj mam. Sirocco. On nam stworzy jeszcze 2, 4, 6... 6, 7, 8... Minimalnie 8 punktów jeszcze zrobi nam ten... A nie, 8... Więcej. 8... Nie, okej. Okay. To oczywiście out. I... No dobra, tak zostawmy, bo nie jestem w stanie na razie nic zrobić. Tutaj jego najmocniejsza karta to jest ten... Właśnie, jak on się... Gankan, jakoś tak. On zagrywa Przątkę. No, jego przewaga punktowa jest ogromna, ale... Ale chyba go raczej dogonimy. Dalej jeszcze my mamy 3 punkty z lidera. Tu jeszcze jednostki nam rosną i przede wszystkim, co jest najważniejsze, to to, że mamy...
Mamy kartę przewagi. No i to jest plus. Ja bym tego widłogona jeszcze zostawił. Ozrela. Ozrela sobie zostawię. Zostawię sobie teraz. A, mogę tym paktem teraz. Ocnijmy sobie te barciowe widziadło. No, kolega ma przewagę. Dość dużą. Ciężko będzie, żeby go... A, poczekaj, on rzucił szczurołapkę, to... To nie jest jakaś bardzo mocna karta. Za tym idzie, że chyba wygraliśmy. U nas najmocniejsza jest szóstka, u niego jest ta dziewiątka, tak? Dziewiątka, dokładnie. No to my rzucimy sobie w takim razie Ozrela na... A, jeszcze nie. Bo stracimy tak punkt... Jeden punkcik, a tak to możemy sobie tak zrobić. Ok. Sobie tak. I co, wygraliśmy, proszę państwa. Wygraliśmy 70 do 65. Teraz zagramy przeciwko Skellige. Na chwałę Skellige! No, na Skellige możemy być... Dobrzy. Może nam się to udać. Szkoda, że on zaczyna. Jeśli chodzi o nasze karty, to mamy tak. Mamy kanalarzy, mamy jedną trutkę. Śliski Adriano też jest spoko. Ten pokątny alchemik out. No i banda urwisów druga. Chyba sobie tak zostawię. Zostawmy sobie taką rękę. Jest naprawdę mocna. Zaczniemy sobie oczywiście ze scenariusza. Później zagramy nowigradzkie kokoty. No i potem możemy zagrać na przykład... tego śliskiego Adriano mogę zagrać. Albo nie. Zagramy bandę urwisów. Albo nie. Kurczę, bo stracimy monety, jak tak zrobię. To nie. To my sobie zagramy tego śliskiego Adriano. No... Nie będą nam lecieć punkciki z kokot, ale w następnej rundzie już sobie rzucę bandę urwisów i już będzie wszystko lecieć jak powinno. Zgadza się czy nie? Tak, tak, bo będzie nam brakować jednego punktu, jeśli chodzi o monety. Więc teraz... O, on zagrywa księżycowy pył i zbija nam kokotę. A to ciekawe. Zagrajmy sobie drugą kokotę. Szkoda, że nam go zbił. Okej, okay, ale my rzucimy teraz śliskiego Adriano i jakoś powinno to być. Jakoś powinno to być. Okej, okay, użył nawałnicy ciosów. Bardzo, ale to bardzo mocno przeciwnik zagrywa. No ale okej, okay, skoro jest tak, no to co? Teraz bym mógł w zasadzie rzucić fistech. Następnie mógłbym rzucić bandę urwisów. Rzućmy ten fistech. No bo gdybyśmy rzucili na odwrót, to stracilibyśmy jeden punkt, a tak, no to, to nam się banda urwisów po prostu wzmocni. Za każdą monetę straconą. Więc teraz jak najbardziej mogę zagrać tą bandę urwisów. Później... A, jeszcze wyskoczy mi ten redańczyk. Potem mogę zagrać kanalarzy, drugą bandę urwisów, dorzucić ulicznego dealera, żeby zbić tą Maxi. No karty mamy do zagrania, tak naprawdę
Prawie wszystko, no musimy zostawić Salamandrę, no i fajnie by było zostawić Birzena, aczkolwiek gdybym... W razie czego jestem mogę rzucić tego Birzena bez problemu. Okej, on teraz zagrywa totem bardzo, bardzo mocno. Zagramy sobie tą bandę Urbisów. Nasz Redańczyk wyskakuje, bardzo fajnie. No gdyby on spasował, no to my rzucimy kanalarzy. Ale właśnie, przeciwnik nie będzie pasował. Ruszysz się wreszcie? Czy wolisz? Absolutnie, tak przeciwnik na pewno nie będzie teraz pasował. Więc my możemy na przykład rzucić... Możemy rzucić drugi raz tą bandę Urbisów. Właściwie nawet mogę... mocnić sobie. Następnie co? Kanalarzy mogę dorzucić. Kanalarzy, trutkę. Mhm. Mogłem w sumie tego tę bandę Urwisów rzucić pomiędzy tutaj ze Śliskiem Adrianą, bo tak to by Blizzen jeszcze fajne punkty wykręcił, a tak no to... To niekoniecznie. Żeby jeszcze tak nie cuchnęło. Zróbmy tak. No i co, na razie wygląda spoko. Uff, Hjalmar. Do 100 tysięcy morskich diabłów! Hjalmar, bardzo mocne zagranie. Jeszcze, o, jeszcze tutaj Wiedźmina sobie zrobił z tego megaskopu, bardzo ładnie. My w takim razie, ile to jest? 27. I on miał 37. Czyli 10 punktów. Mogę to zrobić. Mój fistech jest czysty jak łza. A, bo Blizzen jeszcze mi tutaj zrobi troszeczkę tych punktów. Więc raczej bez problemu. Okej, on spasował. To my sobie go rzucimy tutaj. Szczupak jest królem Pontaru. No i wzmocnimy sobie nasze jednostki. No i mamy ostatnie słowo. Idziemy w takim razie na ostatnią długą rundę. Nie ma sensu tego w krótkiej robić. No ale ta długa runda też nie będzie jakaś mocna. Będzie to siedmiokartowa runda. Teraz tylko dobrać dobrze. Okej. Czyli co? Mamy wszystko. A nie, jeszcze nie. Jeszcze nam brakuje kryjówki albo Rolanda. Bo tylko z Oneiromancji jedną z tych rzeczy możemy dobrać. Dokładnie. Rzucił Rębacza. Fajnie, że on w sumie już tego Hjalmara wykorzystał. Ta nawałnica na pewno nie zbije nam tego Rolanda, bo będziemy mieli też kilka innych jednostek. W zasadzie raczej nie muszę się chyba obawiać. Mamy Zygiego? Mamy, okej. Okay. Mamy wszystko już. Wszystko, co się da. Ulicznego dealera mogę w sumie zostawić. Tak. Zostawmy sobie tą rękę. Jest perfekcyjna. Zagram oczywiście sobie na początek kryjówkę Salamandry. Wyciągniemy abominację. No i później Gelertem mogę sobie tą abominację wzmacniać. Okej. My się nie martwimy, ile on tam punktów z jednostek wyciągnie. Bo my wyciągniemy dużo, dużo więcej. A no tak, my nie mamy, kurczę, żadnych monet. Okej. Okay. Mały błąd. Pytanie tylko, czy on go zbije? No, mógłby go zbić.
Ale w zasadzie jakbyśmy mieli 7 punktów, no to on też by mógł użyć lidera jeden raz i na przykład jakąś bombę za 4, ale zobaczymy. Czekaj, co on gra? Geralt. Okej. Okay. Jest Wiedźmin. Nie potrzeba ci aby ręki? Właśnie odrąbałem jedną. No dobra. My w takim razie zróbmy... Zróbmy tak, rzućmy tego Gelerta i wzmocnijmy sobie tą abominację. Przeciwnik chyba zapomniał o adrenalinie. My zapomnieliśmy o jednej monecie też. Na szczęście nam tego nie zbił. Teraz już będzie, teraz już może bić. I co, będzie mi Gelerta chciał zbić? Porąbię cię na kawałki, ty przebrzydła maskaro. Będzie chciał, okej. Okay. No to my możemy rzucić... sobie Ziggiego. Czekaj, zróbmy tak. Tutaj. Zamieniam się w słuch. I Ziggi. Mamy już pełny mieszek. Przepraszam. Latający redańczyk jeszcze nam wyskoczył. Gdyby on mi zbił tego Gelerta, no to uliczny dealer też na abominację. No wszystko tak, żeby ta trutka była cały czas na niej i... I co? I będzie się wzmacniać, nie? Ta abominacja. Ja teraz bym chciał rzucić tego ulicznego dealera. No i później już Rolanda będziemy musieli rzucić. Odeślę wszystkich w kawałkach. Okej, my rzućmy tego dealera. Będzie tutaj. Kilka ładnych działek. No i ładnie, ładnie. Póki co wszystko idzie po naszej myśli. Nawet gdyby zbił Rolanda, no to raczej nasza abominacja powinna to wygrać. W porządku. W porządku. Zagrajmy sobie Rolanda. Rolanda sobie mogę zagrać tutaj. Przerwa? Ja ci dam przerwę w szarzu. No i zaczynamy truć. W takim razie. Nie mamy jak wydawać monet. Szkoda, ale... No ale trudno. On niszczy ranu... Że niby rozmiar nie ma znaczenia. No dobra. No moim zdaniem to nie było zbyt mądre, co przeciwnik zrobił. Ale przeciwnik wie lepiej. Więc zapłacimy haracz, trujemy wszystko, co się da. I teraz kryjówki bierzemy. I zbijamy sobie. I co? I mogę teraz w zasadzie... A zostawmy sobie tak, jak jest. Jeszcze nam redańczyk z powrotem wyleciał. To jest bardzo fajne, bo już nie jest zatruty. Okej, okay. On rzucił Sirocco na Rolanda, szkoda. Ale to nas raczej... Dla nas to raczej nie jest żaden problem. Robimy sobie tak. Płacimy i wygrywamy, proszę państwa. 34 do 0. Zajebiście. Zagramy sobie przeciwko syndykatowi. Czym mogę ci pomóc? Teraz pytanie, czy to będzie jednak memiczna talia, czy raczej kontrolna. A nasza ręka jest bardzo, bardzo dobra. Brakuje tylko... w sumie brakuje tylko tego. Wiedźmina szkoły kota. Ale tutaj coś się chyba spieprzyło. Halo? No i dobra, mamy. No to tak. To jak najbardziej jest w porządku. Dwóch przemytników, super. Chawierz nie jest mi potrzebny. Mamy Wiedźmina, okej. Okay. Lekcję przyrody bym chyba zachował. Albo nie. No i tutaj wygląda już okej. Okay. Mogę tak zostawić.
A zatem zaczniemy sobie. Zaczniemy sobie od przemytnika. Robimy interesik? Teraz dorzucę drugiego. Portel. Chyba tak zagramy. No, on nam tutaj już zaczyna robić bardzo złe rzeczy. Toż to okazja, król złoty. Kurde, nic nie poleciał Faglace, ale lipa. No dobra, tak czy siak rzucimy sobie tutaj fortel teraz już. Bo on będzie nam powoli zbijał tych przemytników. Tego już nam chyba zbije teraz, a raczej drugiego nam w drugiej rundzie zbije. Dokładnie, jeszcze oprawca czarownic. Gdyby rzucił na tył, no to... Właśnie. Nie rzucił na tył, niestety. W każdym bądź razie dalej jest to dobry cel na naszą zaczepkę. Wzmocnię sobie tego przemytnika. Oczywiście komando nie będzie nam się teraz wzmacniać, przez to, że nie kontrolujemy samych elfów. To jest człowiek. Ale raczej jest to bez problemu. Patrząc na to, co przeciwnik robi, będzie chciał mi go chyba szybko zbić. A skoro tak, no to... To zaraz będzie się wzmacniać te komando też. On rzuca po poborce podatkowego. Proszę wypełnić formularz Z3CV1265X. No niedobrze, niedobrze. Właściwie ja mogę zagrać sobie... w ten sposób. Okej, okay, już nam się... pierwszy raz Aglej wzmocniła. Jeśli nie byłoby tu jednostek, no to Wiedźmin Szkoły Koto jak najbardziej do zbicia tego poborcy, ale najpierw bym chyba tego oprawcę wolał zbić. Do tego potrzebujemy teraz rzucić elfiego obrońcę. Rzucę kanalarzy, okej. Okay. Nadal nie wykorzystał tego oprawcy. I na co komu statek? No moim zdaniem jest to błąd, kolego, że tego nie robisz. Kem. Eliren pokazała nam drogę. No wygrywamy 30 do 9, naprawdę jesteśmy... Mamy przewagę ogromną. Fajnie, gdyby przeciwnik zagrał chociaż... No dwie karty, nie? W sumie ja bym chciał zagrać dwie karty. Tą Circe, no i Maxi. No i jakby tak było, no to ja już jestem w domu. Co za matą. No. Przeciwnik teraz dość mocno. My tego skurwiela mu oczywiście wybijemy. No bo inaczej... Chodź, czekaj. Teraz będzie adrenalina na 3. Jak to bym uderzył w skurwiela, choć mogę nie uderzyć. Zróbmy tak. Zróbmy tak, ponieważ zawsze mamy te, nawet jakby coś tutaj rzucił, że 50 na 50%. Wtedy możemy zagrać tego Wiedźmina, no i tak, no powinniśmy zbić tego skurwiela. Przeciwnik utracił połączenie. No niedobrze. Niedobrze. Okej, okay, ale przywróciło połączenie. Czyli... to jednak nasz przeciwnik nie wyszedł z gry. No oczywiście tego Wiedźmina sobie teraz rzucimy już koniecznie.
No i jeśli przeciwnik pozwoli, no to jeszcze maxi dorzucimy. Ale to wszystko zależy teraz. Okej. Okej, super. Super. Tak, pracuje dla długo. Bardzo, bardzo mocno. I teraz z naszej oczywiście strony zbijamy mu tego juniora. Juniora. Nasza Aglaś się dalej wzmacnia. Mamy przewagę 20 punktami, plus oczywiście mamy jeszcze 2 punkty z Wiedźmina Szkoły Kota na koniec tury. No i jeszcze nam się ręka wzmacnia cały czas. Co jest bardzo, bardzo, bardzo mocne. I przeciwnik spasował. No właśnie, dziwne by było, gdyby grał. No mamy już taką przewagę, że raczej by nas nie dogonił. A my mamy teraz bardzo dużą Aglaś. Naprawdę bardzo dużo Aglaś. Jeszcze Dunkę dobraliśmy, okej. No, chcę poszukać Ciany. Nie znaleźliśmy, mamy Javierza. Javierz oczywiście też się nada do wzmacniania naszych jednostek, ale... Zastanawiam się nad tą Maxi, kurczę. To jest tak, mogę stracić, a mogę naprawdę zyskać dużo, gdybym ją rzucił. No jeśli ją rzucę, no to będę wiedział, jak wygląda talia. Mogę sobie jakoś pomóc, ale problem będzie taki, że przeciwnik może mnie przebić. On by mógł rzucić. No chyba, żebym użył jeden ładunek. Kurczę, no nie wiem. Nie, dobra. Pasujmy lepiej. Jak mnie przebije, no to... Nasze ostatnie słowo pójdzie się... Wiadomo gdzie. A tak, no to przynajmniej... Kurczę... Tylko teraz ryzyko, nie? Jak nie trafię Ciany, no to mamy naprawdę bardzo duży problem. Pytanie, czy trafię. Mamy Figisa. Mamy Grom. Oj, no nie wygląda to dobrze. Nie wygląda dobrze. Oj, nie wygląda. Ta karta to jest to, czego właśnie potrzebujemy teraz. Proszę cię. Kurde, no nie dobraliśmy, trudno. Spróbujemy bez Ciany w takim razie. Zagrywa twórcę mutantów. Oj, temu rękę spoko. To się przyszyje. My możemy zagrać Dunkę. O, bardzo ładnie. Niech wzmacnia mi tą Aglaś. Dalej mogę... z Rady i Sengrima mogę wyciągnąć w ogóle. Szkoda, że nie mogę... wyciągnąć Ciany, ale mogę wyciągnąć sobie tą Itlinę. I tak zrobię. Itlin albo obrońcę wyciągnąć. Kurczę. Obrońca da mi 3 punkty. Nie, lepiej Ciany. Pół Ciany. Ciany wiadomo, ale Itlinę. Itlinę sobie wyciągnę. No dobra, są wesołki. Wysołki, dość duży problem. Ja sobie je zbiję, oczywiście. No a teraz... Teraz mogę w sumie zagrać... mogę zagrać Gromy na początek. A tak zróbmy. Aglaś jeszcze nam bardzo urośnie.
W sumie za 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Czyli w sumie by miała 34 punkty, tak? Dobrze to liczę? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nie, 18, czyli 28 punktów. A nie. Tak, dobrze, dobrze. Zagrajmy sobie ten grom. Czyli jeśli by miała 28 punktów, to się wzmocni o ile? 28 minus 4 to jest 24. Czyli 48. 52, nie? Dobrze liczę? 52 punkty chyba Aglaiz wejdzie. Kurde, sorry. Oczyszczenie z grzechu. Zagramy sobie drugi grom. Przeciwnik może się trochę zdenerwować, że jednak tak zagrywamy, ale jak najbardziej. Dla nas to jest dobre. My nadal możemy bardzo dużo tych punktów zrobić. Kurczę, mam nadzieję, że wystarczy mi to na tej Aglaiz. No on już ma przecież ponad 20. O, jeszcze Ziggy. No ciężko będzie to wygrać. Tak to wygląda. Zamieniam się w słuch. Zatem na razie rzucę sobie tą radę i Sengrima. To martwy człowiek. O nie, co? Aha. Aj. Wiesz co? Dol Platana! Zróbmy tak. Potem ja sobie go chyba... Opłaca mi się go przesunąć tutaj? Chyba nie. Nie, chrzanić go w sumie, bo on i tak będzie miał... Oj, Filipa. Dla takich jak ty nie ma litości. No nic, trudno. Wyrzucimy sobie Maxi. Moja magia nie jest w stanie mnie zranić. Oko. Rzucimy sobie Figisa. Rzucimy sobie Javierza. No i naszą gwiazdę. Oj, czy to wystarczy? Jakub. Kurde, on wyciągnął wszystko. No raczej nie wystarczy mi tych punktów. Nie wygląda to, jakby mi miało wystarczyć. Oj, nie wygląda. Wyjdzie ile? 60... Czekaj, to jest 18. Czyli 60... 76 punktów w sumie. Chyba będziemy mieli. Jeśli dobrze liczę. To nadal jeszcze jakaś tam nadzieja jest. Ale on też tutaj jeszcze ma wzmocnienie za 9. Plus dwie karty. Ciekawe jeszcze jakie karty, nie? Jak się okaże, że coś bardzo mocnego, no to może być ciężko. A jak się okaże, że brązy... Kurczę, jeszcze Garden. Graden, ja pierdzielec. Ciągle mi się myli. No przykro mi, kolego, ale tu jest Defender, ty. Aha. No właśnie. Także 48 do 18 i chyba to wygramy przez błąd przeciwnika.
Okej, okay, jest magister. Ignoruj pancerz. No ale to i tak go nie zbija. A, on nawet nie zapłacił haraczu. No i dobra. Chyba wystarczy. Wystarczyło 64 do 57. Kozak, kurwa. Królestwa Północy. Wyrządź mi to robactwo! Ciekawe, ciekawe. My gramy asymilacją. Raczej się nie boję na asymilacji, to mogę zrobić bardzo duże punkty. W każdym bądź razie tak. Portal. Zaczyna, on zaczyna. Zobaczymy, co on zagra. Jeśli to będą niebieskie pasy, to chyba zagram ten portal. Okej, no mamy bardzo, bardzo mocną rękę. Co nie jest za dobre. No jest to mały problem. No bo nie jesteśmy w stanie za bardzo grać teraz z przeciwnikiem. Tak do samutkiego końca. Raczej... Na audiencję. Okay, on zagrywa Straż Radowida. No raczej będziemy musieli spasować na trzech kartach. Że jeszcze myślę jakich. To jest naprawdę mocna ręka. No mogę niby Agentkę Księżnej i Krąg Przywołań wydają się najsłabszymi kartami. Bombardowanie? Ale co? Bombardowanie? Trochę dziwne. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Będziemy mieli w sumie 6 punktów. 6 punktów. Fajnie by było też zostawić test lojalności na jego lidera. No bo może dostaniemy coś, co właśnie, na przykład takiego Ancesa, by było ok. Okej, on zagrywa Rembajło. Mogliśmy to załatwić po dobroci. To by zagrajemy tak. Zamień siłę dwóch sojusz... A, my nawet nie mamy. Dobra, zagrajmy to. No chodź, zatańczymy! Tak jest w porządku. No i tu chyba będzie mój pas. Tak mi się wydaje. No gramy chciwie. Kolega też gra chciwie. Jeszcze nie zagrał nic, żadnej dobrej karty, żadnej złotej karty. My zagraliśmy Krąg Przywołań, który też jest... Niby jest złotą kartą, ale jest jedną z najsłabszych złotych kart. Aczkolwiek do asymilacji jest spoko. W każdym bądź razie tak. No portalu nie będę rzucał, no nie ma sensu. Samo Glinis, szkoda mi Glinis. Aj. Co? On spasował? O kurde, ty to czekaj, to... Ja bym rzucił Roderika niby, ale kurczę... Mogę nie dobrać, jakbym dobrał te dwie karty, no to słabo. Ale chyba zagram, bo chciałbym wyciągnąć Coup de Grâce. Zobaczmy. Nie, nie dobraliśmy. Dobra, Artorius Vigo. Ale lipa. Nie.
Jest wartze 20 florenów! Nie, no nie gadaj! Gówno. Bardzo źle. Bardzo źle. O kurcze. Za północ, za Temerię. Emperor Fidel! O kurcze, niebieskie pasy będzie grał przeciwnik. Aj. Zużyłem kart, który nie chciałem absolutnie rzucać. No Vigo. Zajebisty silnik, który nam daje jeszcze jeden silnik. No nie policzyłem dobrze. Szkoda. Tak czy siak. Już trudno się mówi. My sobie będziemy grać długą rundę. Ale zagram sobie tu Cantarelle najpierw, żeby może coś wyciągnąć. Zobaczmy. O, proszę. Jeden niebieski pas mniej od przeciwnika. A teraz... Chwila, co przeciwnik zagrywa? Oneiromancję, Wrosza, okej. Okay. Nasz jest to pas. Najważniejsza jest sprawa temerska. Emperor Fidelis! Oj, bardzo mocno. My pasujemy. Nie ma sensu tego ciągnąć. No, przeciwnik też nie dobrał jak chciał. Tak jak widać, w pierwszej rundzie nie grał niebieskich pasów, grał śmieciowe karty. Nie dobrał w ogóle tego, co powinien dobrać. Oj, król Foltes akurat jest dobry, wzmocni sobie nie dość... To jeszcze, kurczę, będzie miał te niebieskie pasy jeszcze dwa. Nie, trzy! Dokładnie. Jeszcze tutaj. Elfy do piachu! Hej. No bardzo mocno. Okej, okay, Coupe de Grasse. Ale Joachima potrzebuje. Jest, mamy. Mamy wszystko. Dobra. To skoro mamy wszystko, to zacznę sobie oczywiście z portalu. Dorzucę Joachima. Mistrzyni tortur. No i powoli będziemy rozkładać ogólnie te wszystkie silniki. A potem będziemy robić masakrę. Przeciwnik też będzie robił masakrę. Już widzę, że oblężenie leci. Będzie ciężko. Na rozkaz. To jest wzmocniona balista. A ja sobie zrzucę Joachima. Barbarzyńcy. Bardzo fajnie, że kawalerię mi wyciągło. Przez pancerz. No bo fajnie by było, gdyby jednak nie ginęła mi ta kawaleria, no te silniki ogólnie. A teraz... To będzie dość ciężko. Okej, on mi uderzył właśnie w ten pancerz. No i za 7 punktów... O, okej, wrzucę olej. Spoko. To my rzucimy mistrzyni tortur. Czy lubię się znęcać? A tutaj. Okay, jeszcze sierżant nam wyskoczył. Następnie mogę dorzucić już Glenis i chyba już Bratens poleci. Tutaj są jeszcze dwa, no jeszcze są same silniki. Oj, ciężko. Ale na spokojnie. Zwycięstwo albo śmierć. My dalej możemy jeszcze bardzo duże punkty wykręcić. Problem jest taki, że przeciwnik nam zbija nasze silniki. Jeśli przestanie je zbijać, no to co? Raczej nie powinno być żadnego problemu. Królewna Pawetta. Okej. Okay. No i właśnie. Nie, ja nie mogę!
No i tu jest na przykład ten moment, kiedy możemy rzucić Joachima, czy... No w sumie Bratensa lepiej najpierw rzucić. Jestem wierny Monecie, nie twarzy, którą na niej akurat wybijają. Moja misja. Wtykać nos w nie swoje sprawy. Róbmy sobie tak i uderzmy sobie na przykład... No chcę jak najbardziej sprawić, żeby przeciwnik nie miał miejsca na stole. Ma dużo tych niebieskich pasów, więc... Więc dlatego tak rozkładam mu. Bo on wszystko rzuca na tył, tak żeby mieć cały przód właśnie na niebieskie pasy. A teraz może być tak, że nie będzie miał miejsca za bardzo. To jest Margarita. Nie pomogę. Margarita co, pójdzie w Glynis? Czy nie? W Bratensa? No, raczej to nie było zbyt mądre. Rzucimy sobie tutaj. Miejmy to za sobą. No, szkoda, że nie dobrałem. Za księżną! Szkoda, że nie dobrałem tego. Kurde, Seltri? Seltirk? Mocny. Ale chyba wolę zagrać to, bo on by wtedy rzucił też Seltirka. No i byłby dla mnie to problem duży. A tak to przynajmniej mogę oczyścić Bratensa. No przeciwnik dalej będzie miał bardzo dużo kart. Tych niebieskich pasów, ale... No ale on nie ma miejsca też. I to jest właśnie to, na co liczę. I te całe miejsce. Ja mogę zagrać poselstwo. Czekaj. Fagata jest dobra. Fregata. Ja mogę sobie to zagrać właściwie... Nawet na tył... Na tył... Dobra, spróbujmy to rzucić na tył. On mnie bije cały czas tego Bratensa. O, Sirocco! Sirocco bardzo mocne. Okej. Okay. Zagrajmy Triss. Poselstwo. Okej, mamy żołnierza. Tylko, że... No i rycerz, a to nawet ten. Dobra, tutaj Tridam. Jak rozkażesz. Teraz chyba... Z magicznego wstrząsu mógłbym zabrać Seltirka, bo jest najmocniejszy. Seltkirka. Kurwa, ja wszystkie karty mylę. Wszystkie nazwy, nie? Desant morski. No desant już będzie w pasy, co nie? Mhm. No ale dużo tych pasów nie wyskoczy mu. Bo nie ma miejsca nasz przeciwnik. I druga sprawa, nie ma jak sobie tego zrobić, więc my zabierzmy te pasy. No i co? Co teraz? No co teraz? No? Mamy jeszcze Annę Henriettę za 6 punktów, 9 punktów. No i mamy to. Pasy raczej nie mają czego wygrać. Także idealnie. Impertynencji. A. Czemu ja nie wzmacniam Tridama? No i jest, wygraliśmy to. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.